Cześć, witam wszystkich cieplutko, wiosennie na moim kanale. W tle mamy tutaj czerwone YouTube'owe buziaczki, które przez cały dzisiejszy vlog będą wysyłały do Was słodkie, wiosenne, czerwone buziaczki. Także kochani, korzystajcie. Słuchajcie, dzisiejsza tematyka związana jest z zakupami, z holem zakupowym z Pepco. Jak wiecie, u mnie na kanale w ostatnim czasie było bardzo mało holi, nie było przeglądów półek, ponieważ zmiotła mnie choroba, położyła, rozłożyła na łopatki, w związku z tym trzeba było się skupić bardziej na uzdrawianiu siebie, aniżeli myśleniu o jakichkolwiek zakupach, tym bardziej robieniu jakichś przeglądów w sklepach. Kochani, ale już wszystko dobrze, wracamy do rzeczywistości i w związku z tym dzisiejszy filmik poświęcony właśnie jest tym zakupom z Pepco. Troszeczkę tutaj parę rzeczy kupiłam i chciałabym się podzielić z Wami, co fajnego udało mi się właśnie wyhaczyć w tych zakupach. Także jeżeli taka tematyka Was interesuje, to serdecznie zapraszam do dalszej części. No i kochani, może zacznę od kuchni, bo tutaj kilka rzeczy właśnie do kuchni zakupiłam. Między innymi taki komplecik ściereczek. Komplecik kosztował 10 zł. Mamy tutaj trzy ściereczki. Może zacznę tej od tyłu. Jest ona o takiej fakturze, w takie kwadraciki. W kolorze takim żółtym, czy musztardowym bardziej, o, to jest kolor musztardowy. Do tego później tu jest taka szara i na końcu oczywiście ta najładniejsza, w takie liście, imitacje właśnie takich liści. No piękne, ja już słuchajcie, mam kilka ścierek nadających mi niestety do wyrzucenia, bo już tam się gdzieś jakieś dziurki pojawiły, no i część jest takich już wiecie brzydkich, wysłużyły się, więc czas najwyższy, żeby po prostu się tych ściereczek pozbyć, a na ich miejsce, żeby pojawiły się świeże i nowe, tym bardziej, że to w kuchni, to wiadomo, o higienę trzeba dbać. Dalej, do kuchni kupiłam, słuchajcie, taką szczoteczkę do szorowania. W zlewie, wiadomo, jest taka szczoteczka potrzebna. Ona ma tutaj dodatkowo taką przyssaweczkę, że gdzieś to niby można przymocować. No, ja niestety nie mam takiej możliwości w kuchni, bo nie mam żadnej szafki, tak żeby ją ciachnąć tu z góry. No ale nic, fajna, bardzo ładny kolor i kosztowała tylko 3 zł. Także coś takiego praktycznego. Dalej, do kuchni kupiłam takie mokre chusteczki. Czasem wiecie, coś się rozleje, czy tam trzeba coś jeszcze dodatkowo przetrzeć, albo jakiś kurz tam gdzieś, albo na stole gdzieś coś się zdarzy, wydarzy, więc fajne takie mokre chusteczki po 5 zł i ich tu jest 60 sztuk. Coś takiego. Dalej, do kuchni, słuchajcie, kupiłam sobie taki oto pojemniczek biały z takimi cyrkoniami, kamyczkami takimi pięknie mieniącymi się. No oczywiście pompeczka, dozownik. Cena tego pojemniczka to 15 zł. Ja u siebie, słuchajcie, w kuchni do tej pory używaliśmy kostki, mydła w kostce, ale niestety się to, słuchajcie, nie sprawdziło. Cały czas gdzieś tam ta woda stoi. To mydło jest takie nieładne, nieestetyczne, że wiecie, mój umyje ręce gdzieś tam jak przyjdzie z garażu i to takie nie do końca fajne, ładne. Więc pomyślałam, że jednak trzeba się przerzucić na mydło w płynie. Każdy sobie, wiecie, dla siebie mydełko skapnie, wymyje łapki i odchodzi, a tak to gdzieś to mydło tak nie do końca u nas się sprawdziło. Więc cena tego pojemniczka, to mówiłam, 15 zł, coś takiego. A ja mam jeszcze kuchnię na wysoki połysk, więc z kolorem idealnie się wszczeliłam. Jeśli chodzi o takie jeszcze rzeczy
stricto jakieś tam domowo-porządkowe. To kupiłam wkładzik nowy na mopa, kosztował, słuchajcie, 5 zł, też w takim pięknym pistacjowym kolorze. O, pasuje jedno do drugiego. Nie wiem, czy będzie pasował ten wkład na tą stopkę z mojego mopa. Zobaczymy, nigdy wcześniej nie kupowałam właśnie wkładów wymiennych w Pepco. Zobaczymy, czy u mnie będzie pasowało właśnie na ten mój mop. Zobaczymy. Mam nadzieję, że tak, a jak nie, no to cóż, trudno. To najwyżej dam mojej mamie, może jej się przyda. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie pasowało. Dalej, jeśli chodzi o kuchnię, tylko tym razem o parapet, to słuchajcie, kupiłam taką piękną, też w musztardowym kolorze, żeby być konsekwentnym, jeśli chodzi o ściereczki, żeby to tak, wiecie, będzie coś tam wisiało, a to żeby to miało spójność. W takim musztardowym, pięknym kolorze i tutaj ta osłonka ma takie listki wybijane. Była jeszcze w kolorze takiego pastelowego zielonego, takiego przygaszonego, o może takie dobre słowo jest, ale ja jednak się skusiłam na tą żółtą, tym bardziej, że w pokoju też mam te zasłony w takim kolorze musztardowo-żółtym, więc konsekwentnie po prostu gdzieś to tam, żeby to jakąś taką spójność miało. I osłonka, słuchajcie, kosztowała 10 zł, a już Wam mówię, po co mi ta osłonka, kochani, bo kupiłam ostatnio też, jak byliśmy w biedzie, kasztanowca, tak było, tak tu jest napisane, że to jest kasztanowiec, jest on taki, ma takie śmieszne, zwiędławe liście, jest podlany, żeby tutaj nikt nie sugerował, że trzeba go podlać, jest podlany, ma mokro, ale on widocznie ma taką właśnie, no taką bytność ma, także jest takie te liście ma jakby obwiędłe. Co ciekawe, tutaj w środku, słuchajcie, ma faktycznie tak jakby jakieś takie popękane kasztany, więc jestem ciekawa. No i widzicie, i on w takiej biednej osłonce, i w związku z tym właśnie jak zobaczyłam tą żółtą osłonkę, stwierdziłam, że to będzie idealnie pasowało właśnie na tego kwiatka i popatrzcie, faktycznie wskoczył, jakby to było na niego robione, także będzie sobie już miał kasztanowiec swoją osłoneczkę i tak to się prezentuje. Dobra, następną rzeczą, którą kupiłam tym razem do łazienki, słuchajcie, jest to, tu mi się odbija światło, dzisiaj szaleje słońce, taka biała rameczka z napisem, czarne tło. Ja to kupiłam, słuchajcie, do łazienki, żeby sobie zmienić troszeczkę wystrój w łazience, bo już mi się ten storczyk znudził. Były jeszcze, słuchajcie, czarne ramki, białe tło i białe i czarny napis. Były też w złotych ramkach, z tym, że już z tymi złotymi rameczkami to były, no gdzieś połowa z tego. Nie było właśnie tych dużych. Gdyby były, ja bym wzięła właśnie w kolorze złotym. I co Wam powiem? I tak szczerze powiedziawszy, nie wiem, co mną pokierowało, bo szczerze powiedziawszy, nie lubię czarnego koloru. Pomyślałam, że ja tam mam białe płytki i że ten czarny właśnie obrazek będzie idealnie pasował, ale chyba nie wiem. Nie wiem, czy to nie przekażę tej ramki mojej córce. Zobaczę jeszcze, ale tak mi to wygląda, że chyba jej to sprezentuję. I ta ramka to jest 30x40 i kosztowała, słuchajcie, 10 zł. Dobrze. Teraz co ja tu jeszcze mam? Tak. Aha, może jeszcze Wam pokażę dwie rzeczy, bo sobie kupiłam dwa fatałaszki w Pepco. Takie piękne bluzeczki w kolorze żółtym, takim kanarkowym, do literki, do serka szyte i tutaj, słuchajcie, takie wybijane kamyczki i to tak, prawdę mówiąc, bardzo mi się spodobało.
Krótki rękawek, no zwykła, prosta, bez żadnych szaleństw. Kosztowała, słuchajcie, 17 zł. I ona niestety nie jest bawełniana. 70%, słuchajcie, poliestru i 30% wiskozy. No więc skład taki sobie, no ale myślę, że o tyle będzie, że ona nie będzie się mięła. Także taki plus tych bluzek. Ale na lato, wiecie, jednak się wykorzysta, bo tych bluzek czasami się człowiek przebiera w ciągu dnia, więc z krótkim rękawkiem to nigdy tych bluzek za wiele. I jeszcze, słuchajcie, było troszkę rzeczy poprzecenianych. Akurat nic tam takiego jakiegoś ciekawego, prócz tej koszuli nocnej, nie wpadło mi w oko. Bawełniana, długa, taka dłuższa koszula nocna, takie wiśniowe, jakieś takie ciapeczki. Ona kosztowała 12 zł, a wcześniej cena tej koszuli 20. Więc pomyślałam, że też czas najwyższy, żeby tam sobie troszeczkę zrobić remanentu i powyrzucać te już takie, wiecie, mocno zużyte. Więc dwie wywalę, jedna na jej miejsce wejdzie. Także to pokazywałam. Aha, jeszcze teraz Wam pokażę koszyczki do zawieszenia gdzieś no, na balkonie albo no my akurat sobie tam mamy na zewnątrz taką, ja to nazywam budę, budkę i tam trzymamy różne, wiecie, kosiarki i tak dalej. No i tutaj z przodu zawsze mam jakieś kwiaty, z tym, że tam już te plastikowe osłonki jakieś takie, wiecie, zrobiły się niefajne i jak zobaczyłam w Pepku właśnie te koszyczki, stwierdziłam, że będzie to fajnie wyglądało. Cena tego koszyczka, słuchajcie, to tylko 10 zł, więc sama osłonka koszykowa, no sam koszyczek, słuchajcie, myślę, że gdzieś w jakichś ogrodniczych sklepach kosztowałby dużo, dużo więcej. A one oprócz tego, że no, mają bardzo ładny splot, są bardzo fajnie wykonane, to w środku mają już przygotowaną folijkę, żeby się ten koszyk nam tutaj, wiecie, od wody nie zwichrował. No i dodatkowo ma łańcuszek i haczyk, więc no naprawdę cena, ja uważam, że jest rewelacyjna. Ja ten koszyk na pewno przemaluję na biało, bo ten kolor nie do końca mi leży, nie będzie mi tu pasował do niczego, ale to jest żaden problem. A odnośnie jeszcze tych osłonek, to powiem Wam, że były jeszcze większe, gdzieś tak no 1/3 większe. Tutaj niestety nie pisze się jaka jest średnica, tu tylko pisze, że do tego, że to wytrzyma jakby 4 kilo obciążenia. I tamte kosztowały 15 zł, a były gdzieś, no tak jak wspomniałam, 1/3 większe. Więc myślę, że cena naprawdę rewelacyjna, jeśli chodzi o te koszyczki. No i te mam dwa takie, wzięłam dwa takie koszyki na kwiaty. I słuchajcie, ostatnie rzeczy w zasadzie, bo cztery takie piękne podkładki udało mi się, słuchajcie, kupić. To już jest, ja wiem, że to jest już jakiś czas temu, te podkładki się w Pepco ukazały jako nowości. Ja pamiętam sobie, że jak one się pojawiły, to one w mgnieniu oka się rozeszły. Tylko była jedna ta podkładka, więc ja wtedy zrezygnowałam z zakupu, bo cóż mi z jednej. Wtedy pomyślałam, cóż mi z jednej. No, ale tym razem weszłam, patrzę, jejku, są! I od razu ani nawet się nie zastanawiałam, po prostu te podkładeczki brałam. To są takie płócienne z takim białym tutaj na nie wiem, czy to jest farba, czy, no nie wiem, w każdym bądź razie takie z takimi liśćmi i te pomponiki, takie dzędzołeczki do tego, więc przepięknie hawajsko to wygląda. No słuchajcie, ja strasznie ubolewałam, że nie mogłam właśnie nigdzie wyhaczyć tych podkładek, aż w końcu, słuchajcie, trzeba marzyć i być konsekwentnym w swoich marzeniach i udało mi się kupić cztery takie podkładeczki i cena jednej to 5 zł.
Ja sobie, słuchajcie, to chcę położyć na stolik na zewnątrz, jak już wyjedziemy z całym majdanem związanym z krzesełkami, ławą i tak dalej, to właśnie pomyślałam, że to będzie pięknie wyglądało właśnie na takim stoliku na zewnątrz, żeby tak już, wiecie, coś tutaj takiego typowo letnio hawajskiego się pokazało, więc coś takiego. Także myślę, że też będzie fajna okazja do tego, żeby cyknąć jakieś zdjęcie na Instagram. Dobra, to by było wszystko, jeśli chodzi o zakupy w Pepco. Oczywiście, słuchajcie, zarobiliśmy mandacik, bo się okazało, że tradycyjnie jak zawsze parkowaliśmy na tym parkingu, tam jest na kilkanaście aut, bo to jest dosłownie parę sklepów, tylko jakiś tam jest Dino, Rossmann, właśnie Pepco i Euro RTV czy coś takiego. Także to jest taki naprawdę wąziutki parking i nagle pach mój mi mówi, że dostał kartkę, że nie pobrał biletu. Ja mówię, ale jaki bilet, jak tu przecież to nigdy nie był prywatny parking. No i słuchajcie, trzeba będzie pisać reklamację, że no nie stawaliśmy tam do celów jakby, że tam gdzieś do bloków, żeśmy po prostu do kogoś szli, tylko zrobiliśmy grzecznie zakupy i pojechaliśmy. Także trzeba będzie pisać jakieś odwołanie, kserować czy tam skanować te paragony jako dowody na to. No mój był tak strasznie wściekły, tam się ogólnie ludzie tak rzucali, bo to nikt o tym po prostu nie jakby nie informował, ani nie stoi tam żadna jakaś taka wielka tablica, żeby coś. Gość po prostu chodzi, ładuje mandaty wszystkim, którzy nie pobrali bileciku, zamiast podejść grzecznie, powiedzieć, nie, jak ktoś wysiądzie z auta, proszę sobie pobrać bilet, bo inaczej będzie pan miał mandat. To rozumiem, nie? A jak tu po prostu ktoś wsiada do auta i chce wyjechać, no to gość podchodzi i ładuje mandat. No czyste po prostu naciąganie ludzi. No ale cóż, no. My Polacy słyniemy chyba ze złośliwości i dokuczania innym, więc jakoś to, no nie wiem, dla mnie to jest niezrozumiałe, bo można jakoś, skoro chodzi pan, mógł równie dobrze podejść do jednego, drugiego, trzeciego, bo myśmy nie byli jedyni, którzy tam otrzymali taki żółty mandat i tam ludzie strasznie ponoć się rzucali, więc nie dziwię się. Tym bardziej, że mandat tu jest na kwotę 95 zł, no więc słuchajcie, zakupy w Pepco, nie? Jakby na to nie patrzeć. I to takie fajne. Dobra, kochani, to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy haul. Jeżeli się Wam podobały moje zakupy, podobał dzisiejszy filmik, to oczywiście wiecie, co robić, magiczny kciuk w górę. Zachęcam do zaglądnięcia na Instagram. Kto jeszcze nie zasubskrybował, to też wie, co ma robić. Także kochani, komentujcie, jeżeli coś tam Wam wpadło w oko, jeżeli czymś Was zainspirowałam po raz kolejny, będzie mi miło, jak tam coś napiszecie. Także ściskam Was, kochani, wysyłam słodkie buziaki do Was, żegnam się z Wami, do następnej odsłony, do następnego filmiku, cześć!